Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj wyzwania budowania draftów kontra United. Wielu z was pewnie na to czekało, więc cieszę się, że w końcu to się stało. Jeszcze taka szybka informacja, zanim zaczniemy. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, słuchajcie, jestem współprowadzącym nowego kanału, który zajmuje się obstawianiem. Razem z moim współprowadzącym Patrykiem, kolegą Patrykiem, pokazujemy wam tam naszą drogę z obstawianiem. Czy to przez progresję Fibonacciego, czy przez różne kursy ciekawe, wyszukujemy, co się dzieje. No jeżeli coś znajdziemy, to analizujemy, czy warto. Co jeszcze fajne, jako że partnerem tego kanału jest BetClick, to w każdym odcinku jest konkurs, gdzie do wygrania jest doładowanie 100 zł na BetClicku właśnie, więc wystarczy dobrze postawić mecz i być pierwszym, który dobrze to wytypuje. Oczywiście kanał jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, tak samo jak bookmacherka, ale jeżeli cię interesują takie tematy, zapraszam bardzo serdecznie na dole do linku w opisie. Najnowszy film wleciał właśnie przed chwilą i mam nadzieję, że razem odkryjemy, co Bundesliga przygotowała dla nas w ten weekend. No dobra, a teraz zaczynamy. Panie i panowie, a więc mamy go na linii, pan United, pan FIFA, można by rzec. Dzień dobry. Witam serdecznie. No, ta linia musi być naprawdę wytrzymała, skoro się na niej utrzymałem. Witam serdecznie. Nie, no słuchajcie, witamy z Oskarem, to zawsze na wesoło. Pamiętajcie, dzisiaj gramy w wyzwania budowania składów, draftów, składów, lol. Żadnego lola. Nie. Wyzwania budowania draftów, słuchajcie, jeżeli nie znacie zasad, to oczywiście mamy 10 zadań do wykonania w ciągu jednego draftu, na który mamy 4 minuty i kto zrobi to lepiej, ten jest lepszy. O. To może na samym początku troszkę zaznajomię was z tym, jak wyglądają obecne dzisiejsze z pierwszej rundy. Ja zacznę pierwszą rundę, potem zagra Oskar, potem on zacznie drugą rundę, a ja skończę, jak to zawsze bywa. A więc w pierwszej rundzie, co się będzie działo? Musimy znaleźć 3 takie same karty specjalne. Okej, i teraz formy, dobra, i teraz trzy karty Food Birthday albo coś takiego. Słuchaj, mam pytanie. No, dawaj. Jeżeli są 3 takie karty specjalne, na przykład mamy 3 ikony, a ikony są różne wersje, co w takim przypadku? Nie, to się liczy. Ikona to jest ikona. Ok, ikony, dobra. Ikony Prime Moments liczą jako zestaw ikon. Dobrze, to jest, tak to liczymy. Tak, karta Tempo 99, to jest chyba samowytłumaczalne. Karta Player of the Month, to jest ciekawe, bo pojawiły się SBC w draftach. Więc uznałem, że jak ktoś kartę trafi Player of the Month, czyli to, czy to jest Bundesligi, czy La Ligi, czy Ligę, nie ma znaczenia. 2 karty 90 overalla, dokładnie 90 overalla, tutaj to jest ważne, co najmniej 2 karty. Co najmniej 3 karty Kolumbijczyków, co najmniej 4 karty napastników, NST, no zależy jak kto ma jako FIFA. 2 zawodników, 1 klub, 1 narodowość, no czyli wiadomo, macie, nie wiem, Icardi PSG albo i Di Maria PSG, tak? Czy wszystko mam nadzieję zrozumiałe. 2 karty fizyczność 90 lub więcej. Jedna karta z Bundesligi Team of the Season co najmniej i oczywiście minimum 1 Polak Rodak. To jest full punktów, czy chyba nie, chyba nikomu się jeszcze nie udało pełnej dyszki strzelić w pierwszej rundzie, ale być może United będzie tym pierwszym. Otóż który to jak zrobi. Najbardziej jest to prawdopodobne. Ciężko będzie 3 Kolumbijczyków, myślę, pyknąć. No dobra, moi drodzy, jesteśmy już przed wyborem draftu, 4 minuty tutaj ustawione, oczywiście wraz z naciśnięciem tak liczy się czas. Dobra. No to ja ciebie nie pytam, czy jesteś gotowy na oglądanie, bo pewnie jesteś. Tak. Ciebie zapytam, Kuba, czy jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy, to mogę zaczynać. Gotowi, 3, 2, 1, poszło. To się, dobra, to się generalnie wydaje łatwe. No, to ale się wydaje mi się, łatwe. Że właśnie te 4 minuty to nie jest takich obsiup. O Boże! Dobra. No, fajnie, super. No to 3 takie same karty specjalne. No dobra, no to okay. 3 takie same karty specjalne lecimy. Wow. Nie wiem, czemu akurat stoiczkowa, ale niech będzie. Dobra. Mogą kartę o Boże, ja bym się pogubił. To... ja będę takim 90 over, ale nie ma nikt. Tempo 99, ktoś nie. A, 96, dobra, niech będzie on na razie. Miałeś 90 overall kartę jak coś. Ja. Tak, wcześniej ten toc był teraz tutaj 90. Tak? Tak. Jest, widzisz, to jest właśnie no to. No właśnie widzę to jest teraz, właśnie że to dymy 90... Boże, ten 90... Pele, weź Pelem, zagrałbym Pelem. Napastnik, dobra, mam 2 napastników. Nie, jednego mam napastnika, SPO. Jeden klub, jedna narodowość, to też będzie dawaj ciężko. Pele pod zgranie 90, może. Czy nie? 90 fizyczności. O, zapomniałem w ogóle dać zgrania, no ale dobra, to dzisiaj bez zgrania. Aha, zgrania też musi, a nie musi, dobra. Nie, w dzisiejszym odcinku zgrania nie ma. Okay. W dzisiejszym odcinku zgrania nie ma, dobra. Natomiast 95 tempa, no to nie jest to... Dobra, ikony, to mam 3 już tej samej, przynajmniej tej. Tak. Karta Player of the Month nie mam. 97 fizyczność, nie 90. Kurczę, no tutaj raczej będę szukał. Też będzie trzeba myśleć o tym jednym klubie, jedna narodowość, to będzie też ciężkie. No, ale na razie Kolumbijczyków nie widzę, no tutaj coś się stanie, dymy. Na razie w Kolumbijczyków nie ma. No kurczę, to jest tam 4 napastników, to jeszcze dopiero. O, 90 overalla, dobra, 90 overalla. No to teraz jest. Ja nie założyłem tego 90 overall. No, okay. Tutaj okay. Dopiero później szukamy. Bundesliga Team of the Season nie było jeszcze chyba.
Kurde, dobra, dobra, ile mamy czasu? Niewiele już pewnie. 2 minuty, fajnie, że to tak szybko leci. O, no tutaj byle kogo wybieram, bo... Tam jest nie będzie ciekawego, okej. Okay. Okej, okay, 90, jest, 90... karta, 90 overalla, ale nie, fizyczność to okej, okay, 90 fizyczności ma. A to musisz mieć dwie takie fizyczności. Okay. Dwie, okej, okay, dobra, i teraz jeszcze zróbmy, bo te mają, ale czy jeszcze mogę jakoś... No, 90 fizyczności, to jest zrobione. Dobra. I teraz się zastanawiam, jeden klub, jedna narodowość. Chyba też sobie zaliczyłeś tego, z Bundesligi, nie, to co? A, tak, bo Mukiele jest z Bundesligi, dokładnie. Więc też to masz. Dokładnie, dwie karty 90 overalla, no kurczę, akurat teraz nie ma. Miałeś Polaka, dobra, szczęsnego. Jezu, nie no, słuchajcie, to nie jest mój dzień. Tylko to nie jest czekałem, mój dzień, aż tego nie wybierze. Nie, to nie jest mój dzień, absolutnie, absolutnie, okay. To nie jest mój dzień. Co się dzieje, no co się dzieje? Dobra, damy Anglika z Leicester, może to nam pomoże. A, Madison może być damy... potem, nie? Czy ja mam jakiegoś tutaj... Nie mam, ale dobra, Hiszpania, Alaba, no, znaczy Alba. O? O kurde, serio? No ale karty. 90... Okay. Czy ja mam dwie karty 90 uwielbione? Jezus, to widzę, jak ja będę nieogarnięty z tym. Nie, no to jest szok jakiś przecież, Bundesliga, dwie karty fizyczne 90, mam jeden, nie mam, napastnik, o nie, zapomniałem o tym. A, bo Esien się nie liczy jako napastnik? Nie, a, napastnik. Dobra, czyli masz tylko jednego, a potrzebujesz czterech, okej. Okay. No, no, no to, to już jest zepsułem. Nie do zrobienia. Jest nie do zrobienia. Dobra, to jest chyba karta 90 overall, okay. Karta player of the month, nice. Karta 90 tempa. Nie, to jest 90... Te 99 tempa, kurczę, mało kuramy pewnie, czekaj. Co, jakiś tac Aubameyanga, tam za dużo tych kart nie ma, to dobra, muszę zabrać Asensio i liczyć, że Sergio Ramos się pojawi tam. A był Ramos i to 90 overall był już był Ramos no. Wcześniej, no, dobra, to... Ajajajajaj. Problemy Neymana. Czy tak jest, no nie no, problemy są straszne, słuchajcie. Dobra. Problemy są straszne, kurde. I jak tam w ogóle czas? Kiedy no jest? Właśnie jestem, 21 sekund, muszę ukończyć przed czasem. A, bo dobra, Ramos, jest. Ramos, proszę, Ramos, nie! Czy ja mam tutaj kogoś? Nie mam. Proszę, jak proszę. Czas? Kto? 11 sekund. No nie, Dawid Echea muszę wybrać, no. No dobra. Okej. Okay. Nie, dobra, skończyłem przed czasem, więc jest 6 sekund zostało do końca. Ja jestem ciekawy ale... ile punktów, ale chyba nie za nie, dużo. Nie, słuchajcie, to jest chyba moja najgorsza runda, jaką kiedykolwiek zagrałem. Coś tak ześwirowałem, że szok. Dobra, dajcie na chwilę, policzymy takie, to a karty po tym nie ma też, nie? Nie zrobiłeś. Dobra, słuchajcie, wstyd powiedzieć to, ale mam 5 punktów na 11. Co mogłem zrobić? To Pola Grodak, to zepsułem bardzo. Jeden klub, jedna narodowość to mogłem zrobić i 4 napastników mogłem zrobić. Co oznacza, bo 3 Kolumbijczyków, Potma i te karty 99 chyba nie było. Przynajmniej tak nam się z Oskarem wydaje, no. Więc mogłem tu mieć 8 na 11, co by było dobrym wynikiem, no ale tak się zamieszałem, powiedzmy, na te karty 99 i tak dalej, że jakoś wszystko mi pouciekało. No tak bywa, słuchajcie, w wyzwaniu budowania draftu. Czas na Oscara, zobaczymy, co zrobi ciekawego, po nie? W pierwszej minucie jeszcze nie będę miał kapitana wybranego pewnie. No dobra, pan United, czy jesteś gotowy na swoją rundę? Oj, myślę, że jestem, jeszcze tutaj odpalę nagrywanie, żeby wszystko było. Tak o, jest, super, Amsko, to się na pewno przyda. 4 minuty oczywiście możesz u siebie odpalać, ja też tutaj mam 4 dobra. Minuty przygotowane. Uwaga, to co, to? Zaczynamy? 3, uwaga. 2, 1. Start. Poszło. Dobra. Świetnie. I poszli. No dobra, jakaś... Jaka formacja? Oj, takie średnie te formacje są. No dobra, wezmę 3-4-3, ale to może być ciężka misja. Mam wrażenie... Oj, napastników mało to dobra. Może być. Dobra, tak, ja biorę napastnika, bo tutaj już mi odpadają napastnicy, muszę mieć z ławki potem napastników. To, czy to jest Potm, czy nie? Jest Potm, nice. Potm Neymara. Jest, kurde, Neymar nice. Potm, o, tak, kurczę, zgadza to się, bardzo zgadza rzadko się. Wypada. O, to tak od razu, nie? Tak, chodzi. Tutaj... Nie wiem, Messi nie? Potm, ha! No dobra, ale czy to on coś mi da? Nie, to ale... chyba się skupię już na tym, na czymś innym. Niech jest ten Garincha. Boże, nie wiem, czy Salaha, nie pominam 90 overall, ale to mniejsza z tym. Teraz tutaj, tak patrzę. Niech jest ten Gerard Moreno może. Troszkę muszę przyspieszyć, bo wydaje mi się, że za wolno to robię. Tutaj chyba bez znaczenia, tak jest, szybko pominiemy. No, tutaj ciężko. Lecimy dalej. David Luiz 90 overall, Umtiti Barcelona. Dobra, wezmę ten 90 overall, żeby to też już mieć tak jest. Z głowy. Ciężko będzie zrobić 99 tempa, mi się wydaje. Będzie ciężko. Chyba, że trafisz, mówię, jakieś Mbappe czy Traore, coś w tym stylu. No, to jest chyba jedyna nadzieja. O, znowu kolejny. Kolejne ikony, to te... No to teraz już są, wiadomo, karty jednego rodzaju już masz. No bo to z 4 tam trzeba było, a tu jak ta złość piąta, więc wezmę fizyczność 90, żeby była no, już zaliczona. Fizyczność, no. Wydaje mi się, że tylko jedną kartę ma z fizyczności 90, ale Boateng teraz dołączy. 92, tak i teraz jest. Trzeba szukać Neuera jakiegoś. Ale Neuera jest, okej, okay, czyli ten sam klub zaliczony też. I też overall ale... 90, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. I overall, no tak. O, i Polak Rodak szczęsny. Nie wiesz. Ale mi leci tutaj ładnie. Ale Kolumbijczyków na pewno nie zrobię. Tempo 99 by się przydało, Messi,
Messi, Robertson, czy coś mi to da? Fizyczne 90, bo nie mam pewności, czy tego nie mam, to Messi na razie odpuszczamy. Dobrek, czas, okej, okay. O kurczę, muszę przyspieszyć. Dwie minutki masz jeszcze. No właśnie. Ale ty nie masz jeszcze Totsa z Bundesligi. Tak, z tak, nie mam tego Totsa z Bundesligi. Jeden klub, jedna narodowość chyba też nie masz. Mogę się mylić. Alan... Simon ma 98, myślałem, że on ma 99. Kto ma 98? Simon tam, Simon, nie ma dokładnie jeszcze. No, no też nie wiem w sumie, ale... nie wiem. No jest problem, Bernardo Silva, Portugalia, City, Sanchez, Real Madrid, Belgia, Courtois, kurczę, a tam był chyba jakiś wybór Courtois. Eusebio, tutaj nie ma też Bundesligi, Portugalczyk z tego. No nie wiem, nie mam pojęcia. Kolumbijczyków na pewno już nie zrobisz. Czekaj, Sane City. Kurczę, nie jest Niemiec i tego. Jimenez, Polak, Rodak, Lewandowski, Bayern. A nie, ja mam ten jeden sam klub zrobiony już. Okej. Okay. Masz. Tak, Bayern, masz, dobra, to się trochę ten... Ale nie ma tego Totsa z Bundesligi, jak na złość. 2,46, tutaj Mertens, kolejny 90. Aspilicueta, to co z Bundesligi nie ma. No jeszcze dwa wybory i to takie losowe, więc tu się dużo jeszcze może zdarzyć. Mertens, napastników nie zrobię też, to jest problem. Bo o, właśnie, napastników nie zrobiłeś, no. Jest. A chociaż masz, nie, masz szansę, no, masz teoretycznie. I teraz wszystko się zależy od kolejnego wyboru. Tutaj wezmę Adebayora, jest napastnik, czyli mam tak, Adebayor, Lewandowski, Owen i uwaga, niech trochę drobnie. 40 sekund do końca, zobaczmy. Mamy czas, to możemy poczekać. dobra, no to niech się dzieje. Napastnik, tylko napastnik, LS, Mbappé, Jezu, 9-7, nie, ale Cissé, dobra, jest napastnik, dobra, mamy to, także przed czasem, dziękuję bardzo. Wow. No i słuchajcie, 190 draft wyszedł Unitedowi, ale to nie wszystko, ma 8 na 11 punktów, które można było tutaj zdobyć. Czy była szansa, że coś pominąłem? Chyba, wiesz co? Kolumbijczyków nie było, Tempa nie było. Nie miałeś 3 Kolumbijczyków, może miałeś jednego gdzieś, no. ale tyle. Tempa nie miałeś w Bundesligi, chyba nie też miałeś. Też mi się wydaje, no także chyba zrobiłem tak w miarę. Chyba, szybko. ale też nie jestem pewny 100%. No to jak się będzie montował odcinek, tak naprawdę będzie wiadomo. Dokładnie. Bo tutaj za dobra, dużo emocji. No to co, czas na drugą rundę i ty znowu, ty zaczynasz. Dobra. Więc ja może wam teraz powiem mniej więcej, co tu się znajduje, co? Dwa informy, 84 lub mniej. Trzeba patrzeć na to, jakie informy się trafia. Ikona Prime Moment, to jest ważne, że to jest nie ikona zwykła, to Prime Moment. Tutaj 84 overall, czyli musi być ten niski overall, tak? Nie może być tam na przykład jak Lewandowski 90 miałem poprzednio. Nie, musi być 82 informy 84 okay, lub mniej, overall, nie? Czyli dobra. Jakieś tam. Czyli jakieś placki typowe. Trochę gorsze. Okay. Tak jest. Trzech zawodników United, to nawiązanie do Uniteda. To ciężko będzie. No zobaczymy. Dwie karty 95 strzałów i więcej. To jest też troszkę trudniejsze. Trzy narodowości, jeden klub. No czyli na przykład macie Barcelonę i macie Francuza, Argentyńczyka i Hiszpana, tak? O to chodzi dokładnie. Okay. Zawodnik 5-5, samowytłumaczalne. Czterech Niemców, to jest ważne. Osiem różnych kart specjalnych. I tutaj chodzi o to, żeby na przykład mieć ikonę, kartę flashback, informa, totsa, wiecie o co chodzi. Musi być jakby w tym drafcie 8 różnych kart specjalnych. Zmieniony kolor włosów, tutaj idealnie by ci siadł ten Neymar player potem. Of the month Neymar, tak. Ale tak. Jeżeli ktoś ma na przykład zrobione takie blond włosy albo coś takiego, no to też ten Cissé też miałeś, którego na samym końcu też miał zmienione kolory włosów, tak. O to dokładnie chodzi. No i brazylijski napastnik. Czyli musi być NK, napastnik oraz z Brazylii. Jeżeli ktoś zakończy przed czasem, to ma oczywiście punkt. I teraz najważniejsze, jak zawsze w drugiej rundzie, zawsze dostawaliśmy punkty za ikonę dodatkową. Natomiast teraz tyle ikon rzuca, że to jest bez sensu. Więc uznałem, że jeden punkt będzie za Team of the Season z Ligi Premium. Więc jeżeli to jest to Team of the Season z Premier League, La Ligi, z Ligą, Bundesligi albo z Serie A. Nie, to znaczy nie wyszły jeszcze te Serie A, więc stop. Więc tylko z Bundesligi, z Premier League albo z La Ligi, no to wtedy macie dodatkowy punkt. Oscar, czy jesteś gotowy? No jestem. No dobra, lecimy. To odliczaj i startujemy. Dobra, tutaj będzie cięższa misja, mi się wydaje. Będzie. Te strzały, ja w ogóle nie patrzyłem na strzały. Ani z razu chyba nie spojrzałem na tą statystykę. Ale wiesz, no nie patrzyłeś, bo tego nie szukałeś. 5 nie, na 5 to też będzie misja. Oj, łobawem. No dobra, 3, gotowy? 2, no, okay. 1, start! Go, poszło, dobra, 4 minutki. Dobra, jakie mamy tutaj formacje, bo to też jest ważne. A może niech będzie 4-3-3, teraz pójdziemy w coś innego. No to zaczynamy i uwaga. Boże, Prime Moments, nie ma Prime Moments. Napastnik, ma. Jakiś Totz, to nie jest Totz Premium. Ja pikole, czterech Niemców, Niemca nie ma tutaj. Nie wiem, 8 kart specjalnych. Nie, no to się nic... A strzały, właśnie na strzały. I żaden nie ma strzałów? Ej, to będzie ciężko. Ile tych kart ma być? Dwie mają być, tak? Dobra, no dobra. Dwie, no. Okej, no to tutaj PS Messi 9-4.
94 ma strzały, tylko Jezus Maria. Wyłącz formy. Zawodnik Niemiec. 8 kart, zmieniony kolor włosów. Kurczę, ciężka misja. No to tego Messiego nie ma sensu brać w sumie, bo będę liczył, że będzie miał jakąś lepszą kartę. A Garinczenie, to nie jest też premium. Jezus. Informy też nie. Ronaldo. Strzały 94, czemu mnie tak oszukujesz? 3 narodowości, jeden klub. O! Griezmann, kurczę, mogę wziąć Messiego. A mogłeś zrobić Barca, który tak. Był premium. O, Müller, jest Müller, premium jeszcze to. I miałeś tego, 5-5 Pogbę przecież, jeszcze a. United i 5-5. O kurczę, no okej, okay, dobra. Już mniejsza z tym. Strzała, nie wiem, z karty z kolor specjalny. Znaczy, ja trochę liczę na twoją porażkę w tej rundzie. No tutaj będzie porażka, bo strasznie mi idzie na razie, ale okej. Okay. Okej, okay, Gerrard, 92 strzały, też to kiepsko. No dobra. Inform 80, no patrz, wszystkie te informy są tutaj, TOC Premium, tutaj będę wybierał te TOCy Premium, w to będę szedł chyba, wiesz, Eder Militao, 90, zmienny kolor włosów, dobra, niech jest ten Eder Militao, to też jakaś różna karta, bo to też będzie ważne. To prawda, tutaj to prawda. Bramkarz, mecz United, tak, dalej, Bonucci, Piquet, TOC, no to Premium, nie patrzę na nic innego, musi być to premium i też narodowość, to też może się potem przydać. Tutaj Da Costa też może się przydać. I też Niemiec do tego jest, nie? Bo to też Niemcy jest ważne. Mam dwóch, a muszę mieć czterech? Czy możesz potwierdzić? Dobra, nieważne, czekaj. Bo to już będzie działało mi akurat. Niemców masz czterech. Tak, tak. Teraz tutaj Marcelo, ile on ma? 5-4. A, i purkę. Zmieniony kolor włosów też nie. Dobra, brazylijski napastnik też tutaj widzę. Brazylijski napastnik, tutaj ta inna karta, o inform 8, taki Januszowy właśnie, bo 84 mniej lub mniej. Tak jest. Dobra i kolejny, proszę bardzo, mamy kolejny. Ale załatwił to, kurde! 2.30, mało czasu, Zidane, Piqué, Tonali, jakaś różna karta, pójdę tylko w to. Strzały mogłeś zrobić u Zidana. A i faktycznie. Brum. Czy ty masz ikonę Prime Moments jakąś? Właśnie nie mam. Nie, jest Gerarda, dobra. Mbappé, 95. Niemiec, pomogę. Niemiec, ale chyba już Niemców mam. Ale masz? To nie wiem, czy taka pomoc właśnie. Dobra, czekaj, żeby przed czasem. Nie, a nie, masz faktycznie. Żeby przed czasem tutaj nic mi nie pomoże. Nie wiem, czy nie, mam 5-5. Minutkę. O, czekaj, a 5-5 ktoś z nich ma? Zidane. Dawaj go, Jezus, mój czas. Nie. Jest, dobra. Po co się odzywałem? Zmieniony kolor włosów jeszcze. Tak byś zobaczył. Tak byś zobaczył. I uwaga, i tutaj, oj, spokojnie, mamy czas. Jest. Dobra, teraz jeszcze zobaczmy. A jeden klub, jedna narodowość? To Barcelona chyba jest, nie, wiesz, jeden... mi się wydaje. Masz Barcelonę? Dobra. Czekaj, bo jest... A dobra, to zaraz zobaczymy. Bo Ter Stegen... No, zaraz zobaczę. I tak już nie masz innych wyborów. Czekaj, tutaj... Prime Moments, to już minus ten, zawodnicy strzałów. Chyba strzałów nie będę, chociaż nie wiem, możemy. Jakimś cudem. No nie, no chyba już tutaj w miarę wszystko zrobiliśmy. No dobra, masz 20 sekund, zakończyłeś, tak, zakończyłeś. Koniec. Okay. No dobra, słuchajcie, liczymy, bo tutaj musimy policzyć, bo nie wszystko musieliśmy wyłapać. Tak. Dajcie tak. Nam chwilę. Dobra, słuchajcie, podsumowaliśmy to i mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliliśmy, ale wychodzi na to, że United zgarnął 11 punktów. 8 z bazowych wyzwań i plus 3 oczywiście za to z Bundesligi, 2 z Bundesligi i 1 z La Ligi. Czas na ostatnią rundę w tej rozgrywce dzisiejszej, czyli ja. No i zobaczymy, ja mam dużo do zrobienia, bo ja miałem 5 punktów, United w tym momencie już ma 19, więc musiałbym tak naprawdę 14 punktów teraz wbić, żeby to wyrównać. To jest nie dość, że zrobienie wszystkiego, to jeszcze mieć cholerne szczęście w tocach. No, tocy mogą zrobić tę robotę. No dobra, słuchajcie, jestem gotowy, teraz czas na mnie, dużo, bardzo punktów do pobicia, ale robię co mogę. 3, 2, 1, boom. Poszło. No dobra, no to zaczynamy. 3, 4, ale no dobra, w sumie tak, bo potrzebuję, okay. A potrzebuję, nie ma znaczenia. Wow. Okej, okay. A i napastnik, liczyłem jednak mimo wszystko na tego. No, masz podobnie jak ja, widzę z tym. Prime Moments nie mam, dobra, no to nie będę się tu jakoś przedłużał strasznie. Ciężko chyba, żebyś tam, o Jezu, o Paweł, to nieźle. Fantastycznie, dobra, tutaj czy coś mi tu pomaga? Strzały nie ma, tak dalej. Dobra, zabierzmy sobie w takim razie może. Może już Garinche. Różne karty zacznij brać, bo też 8 różnych tych kart specjalnych. Tak, to w sumie o, tocy z Bundesligi, do tego Niemiec. Nice. Tutaj. Możesz pomyśleć o jakimś klubie, że potem się Tak, Real Madrid sobie zabierzemy. Dobra. Zawodnik 5-5, pewnie jakiś tam był, ale już oczywiście tego tutaj nie masz zauważyłem. Ta karta specjalna. Informa miogłeś, ale dobra. Tutaj też chyba karta specjalna. No, na to wygląda, chociaż...
Mógłbym Bayern w sumie zabrać. Bayern? No w sumie Lewandowski, Neuer mogą ci wypaść, ale Neuer ta samonarodowa, no, musisz mieć 3. Zobaczymy Desa i strzałów no nie ma, tutaj nie będziemy szukać. Nie. 4 Niemców. Nie, tutaj bez znaczenia. A mam już 2 Niemców, dobra. Mm-hmm. O, Maguire, albo dobrze. Ramos, okej. Okay. I jeszcze to, co oczywiście z tego jest ten. A, okej. Okay. Ramos. Też karta specjalna, plus Real Madrid, 3 różne, ten, narodowości z niego klubu. 86 nie mam. Wiesz, Ramosa, pod krosa. 5x5. Dobra, weźmy tego Ramosa na razie. W obronie ciężko, żeby tam znaleźć coś. Dobra, to też jest inna karta specjalna, tak. Więc bierzemy. Nie ma informów niestety. Okej. Okay. O, Sommer. No tak, tak, jego trzeba zabrać, bo to jest punkt zawsze. Tak. Niemiec, nie mam niestety żadnego napastnika, tutaj też nie znajdziemy. Strzały też nie. No tutaj bez znaczenia. Dwa informy też nie. Kurde, jakieś informy gówniaki potrzebuję. O, też nie. O, Barry... Nie. Ikona Prime Moment, tak jest, dobra, bo chyba nie miałem jeszcze. No nie. A Son? Jakie ma gwiazdy? A nie, on ma 4, znaczy 5. On ma 4. Dobra, nie ma informów, nie ma strzałów, więc muszę brać inną kartę po prostu, żeby była. No tutaj nie, też, no o Jezu, ciężko mi się, no te ikony jak nazwać teraz? No nie. A ikony no jest... nie za dużo dają. O, 95 strzałów. Nice, okej. Okay, dobra. Trippier, czekaj, Trippier, no przecież nie, wiadomo. Nie, Bale'a, Boże, czemu? 5x5, czekaj, będzie? Są maksymalnie. Tak, dobra. Tam mogłeś tego wybrać. Oj, kurde, ale no dobra, na razie zostawię go, bo wiem, mogłem wybrać niskie pod Real Madrid, ale... byś miał też w sensie ten 3 narodowości z innego klubu. Właśnie, czyli mam Barcelonę, znaczy nie mam, albo muszę w takim razie... No, Real Madrid właśnie, tam, no dobra, jeszcze no spokojnie, jeszcze jest trudno. Kolor włosów może jakiś, 2 informy słabe, nie? Jak na złość wysokie, overall. City mam jakieś, nie mam City, mam Liverpool jakiś, nie mam Liverpool. Tu będzie misja, nie, panie. Ciężko. Ale dobry czas, jest dobry czas. Ło, to ty, mane. O! Strzały ci zrobić. Strzały, no. I to jest Liverpool. Albo... No i nie wybrałem Liverpool jak na złość. No. Dobra, strzały muszę zrobić, dobra, coś tu może strzały się zrobione. Z tego. O, babę. Ile mam czasu? 30 sekund. No ale tutaj mi nic nie daje, chyba że Leicester. No nie. To już nic nie wykombinujesz. No, dobra, zakończymy przed czasem, no będzie ciężko, tak jest, będzie ciężko. No. Dobra, słuchajcie, 10 punktów udało mi się zdobyć, to jest nadal mniej niż United, o wiele bliżej jego wyniku, więc to już nie jest aż taki blamasz. Miałem parę pewnie lepszych wyborów, ale oczywiście, wiecie, w tym całym ferworze walki, wybierania mogłem niektórych rzeczy nie zauważyć. Miałem więcej toców, no ale na przykład, oczywiście uznaliśmy tutaj, że Sam Maximum ma zmieniony kolor włosów, mam nadzieję, że się z tym zgadzacie. On też mi pomógł, jeżeli chodzi o 5x5. Tak czy inaczej, ja w sumie mam 15 punktów kontra 19 punktów Uniteda, także oklaski, brawo dla ciebie. Okazujesz się lepszym, budującym drafty. Słuchajcie, no to dziękujemy wam bardzo oczywiście za uwagę. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, no to zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrybowania. Oczywiście kanał Uniteda jest na dole w opisie, jak to zawsze. No i co? Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś. Jak najbardziej. Nie mogę się doczekać, kiedy będziemy znowu nagrywać rewanż. O! Z przyjemnością. Dobra, trzymajcie się i na razie.